Kilkadziesiąt osób przybyło na pierwsze spotkanie konsultacyjne z władzami miasta i szefową Suwalskiej Biblioteki. Zdążyliśmy przyzwyczaić się do tego, że przy ogłaszanych konsultacjach społecznych nie cieszą się one tak dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców, jakiego byśmy sobie życzyli. Natomiast tutaj doszło do swego rodzaju zaskoczenia. Przyszło bardzo dużo ludzi do sali konferencyjnej w Suwalskim Aquaparku. Sala nie była może wypełniona w 100%, ale mogę stwierdzić, że praktycznie wszystkie miejsca były zajęte, co cieszy. Widać, że po prostu ten temat mieszkańców żywo zainteresował i cieszymy się z tego, że tak, można powiedzieć, zdecydowanie tłumnie odpowiedzieli na nasze zaproszenie. Kilkadziesiąt zgromadzonych osób mogło poznać wiele szczegółów dotyczących mediateki. Dlaczego powinna powstać? Ile będzie kosztować? Z jakimi problemami boryka się obecnie publiczna biblioteka? Ale nie tylko. To spotkanie było podzielone na takie dwa elementy. Pierwszy element to było zaprezentowanie tego projektu związanego ze strukturą funkcjonowania biblioteki, takiej stanie, w jakim jest ona dzisiaj, i z planem tego, jak miałaby ona funkcjonować w momencie, gdyby powstała mediateka. Zostały zaprezentowane szczegółowe porównania związane z funkcjonowaniem biblioteki, z kosztami utrzymania, czy to biblioteki, czy mediateki, i mieszkańcy mogli się tutaj z tym wszystkim zapoznać. Później był ten etap, kiedy to Suwalczanie zabrali głos i muszę przyznać, że ten głos był w większości pozytywny. Osoby, które przyszły na to spotkanie, wyrażały taką opinię, że ich zdaniem jest to ciekawy pomysł, warty realizacji, warty zrealizowania w naszym mieście, więc raczej były to osoby, które po prostu chciały się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć i utwierdziły się w przekonaniu, że ich zdaniem ta inwestycja w postaci mediateki jest to pomysł trafiony. Ilu z nich nabrało tego przekonania podczas spotkania, nie sposób stwierdzić, ale być może podczas kolejnych dwóch spotkań pojawią się również przeciwnicy inwestycji, bo jak wynika z naszego rozeznania, tacy również są. Czy pojawią się i czy dadzą się przekonać? Dzisiaj najczęściej słychać z ich strony pytania nie tylko o koszty, ale też o dalsze losy głównej siedziby biblioteki. Jeżeli dojdzie do realizacji mediateki, to mediateka skumuluje sobie w sobie wszystkie, że tak powiem, oddziały biblioteczne i samą bibliotekę w sobie w jednym miejscu. To oznacza likwidację prawie wszystkich filii. Prawie, bo jedyną, która pozostanie, jest ta znajdująca się w Suwalskim Szpitalu. To akurat dobry pomysł, bo zarówno pracownicy, jak i pacjenci placówki mogą korzystać z jej zasobów, nie opuszczając budynku. Kwestia siedziby biblioteki przy ulicy Emilii Plater pozostaje jednak w przypadku realizacji nowego obiektu wciąż nierozstrzygnięta. Na tym etapie jeszcze w ogóle o tym nie myślimy. Rozwiązania są różne. Może ten budynek zostać dalej przeznaczony na działalność statutową miasta, bądź po prostu sprzedany. Budowa nowej mediateki stanu technicznego obiektu przy Emilii Plater jednak nie poprawi, a jego remont to koszt kilkunastu milionów złotych. Tak, oczywiście, i o tym też była mowa na wczorajszym spotkaniu, że na dziś ten budynek wymaga gruntownego remontu, więc czy ta mediateka powstanie, czy też nie, budynek musi zostać wyremontowany, ale to jest na tym etapie jeszcze pieśń przyszłości. Alternatywą jest również jego wyburzenie i sprzedaż działki, ale o tym też póki co nikt nie mówi.